27 marca wspominamy błogosławionego Ludwika Edwarda Sestak, prezbitera. Ludwik urodził się 6 stycznia 1801 roku w Bayonne na południowym zachodzie Francji. Jego ojciec był chirurgiem, pracował w szpitalu miejskim i więziennym. Jego matka pochodziła z pobliskiego kraju Basków. Ludwik miał jeszcze starszą i młodszą siostrę. Od dziecka był wielkim czcicielem Matki Bożej. Nie cieszył się zbyt dobrym zdrowiem, mimo to ukończył studia i 17 grudnia 1825 roku, w 24 roku życia, przyjął święcenia kapłańskie. Przez pierwszych 5 lat kapłaństwa katechizował w szkole średniej. W 1831 roku, gdy miał 30 lat, został wikariuszem w katedrze Bayonne. Przy monumentalnej, gotyckiej, pięknej katedrze gromadziła się biedota miejska. Ludwik z czasem odnajdywał też ubogich na przedmieściach miasta. Najczęściej byli to ludzie pochodzący ze wsi, którzy przybyli do miasta, by podjąć pracę, ale nie zawsze potrafili się odnaleźć w tak wielkim mieście. Większość z nich stanowiły dziewczęta i kobiety. Nie potrafił przejść koło nich obojętnie, a szczególną troską otoczył dzieci. W 1836 roku w domu użyczonym przez miasto założył sierociniec dla dzieci. Do współpracy zaprosił też kilka kobiet. W 1837 roku zwróciły się do niego z prośbą o ochronę dwie młode prostytutki. Dla nich i innych kobiet zagrożonych prostytucją albo pragnących się z niej uwolnić kupił wystawiony na sprzedaż dom z gospodarstwem rolnym w pobliskim Anglès. Gdy zobaczył w tym domu obraz przedstawiający pokutującą Marię Magdalenę, był przekonany, że ten dom powinien nabyć. Udało mu się to zrobić za pożyczone pieniądze, a dług spłacił dzięki ofiarnej pracy wychowawczyń i podopiecznych, a przede wszystkim dzięki temu, że on sam podejmował wielkie wyrzeczenia i trudy z tym związane. Podopiecznych wciąż przybywało, dlatego też ksiądz Ludwik Edward poprosił o zwolnienie z funkcji wikarego w katedrze i całkowicie oddał się posłudze wobec kobiet, które pragnęły prowadzić godne życie. Pomagała mu w tym jego młodsza siostra oraz kilka innych dziewcząt. Były to młode kobiety i nie miały specjalistycznego wykształcenia, ale wielkie pragnienie pomagania swoim rówieśniczkom doświadczonym przez życie, często nie z własnej winy. 6 stycznia 1842 roku zdecydowały one, by swoje życie całkowicie oddać Panu Bogu w tej posłudze. Tak powstało Zgromadzenie Służebnic Maryi. Zgromadzenie to rozwijało się, przychodziły nowe kobiety, które chciały współpracować w dziele księdza Ludwika Edwarda. Po prawie 10 latach dołączały do zgromadzenia też kobiety, które zrezygnowały z poprzedniego stylu życia, jednak chciały prowadzić życie w samotności, pełnić dzieła pokuty, modlić się i pracować, ale w ukryciu. Wtedy ksiądz Ludwik wysłał swoje siostry ze Zgromadzenia Służebnic Maryi do parafii wiejskich, by tam prowadziły szkoły, opiekowały się chorymi i pomagały kapłanom. Aby zapewnić utrzymanie i wyżywienie swoim siostrom i podopiecznym, Ludwik uprawiał rolę. Stosował nowatorskie metody, które dawały bardzo dobre rezultaty, za co został nagrodzony przez władze państwowe. Jedną z jego inicjatyw było też to, że kobiety, którym pomagał, uczestniczyły w pracach domowych i gospodarskich. Obecnie siostry z założonego przez niego zgromadzenia pracują na wszystkich kontynentach. Ksiądz Ludwik Edward Sestak zmarł 27 marca 1868 roku w wieku 67 lat. Został beatyfikowany 31 maja 2015 roku. Wtedy ksiądz kardynał Angelo Amato powiedział o nim: cechowało go ogromne zaufanie Bożej opatrzności i wielka nadzieja na życie wieczne, a jego nadzieja była hymnem ku czci Bożego miłosierdzia, skłaniającym, by kochać, pocieszać, przebaczać i wzywać wszystkich, by uciekali się do Bożej opatrzności, ostoi łaski i przebaczenia. Sądzę, że możemy od niego nauczyć się trzech rzeczy. Po pierwsze, zachęca on nas, by wierzyć w Boga i Jego opatrzność obecną w dziejach ludzkości i Kościoła, ale przede wszystkim w kolejach naszego życia osobistego i rodzinnego. Jesteśmy dziećmi Bożymi i Bóg nas kocha,
prowadzi nas, przebacza. Dziękujmy Mu zatem codziennie modlitwą Ojcze Nasz. Drugie pouczenie dotyczy naszej miłości bliźniego. Nasz błogosławiony skłania nas, byśmy wychodzili ku potrzebującym, zepchniętym na margines. Przyjmowali ich, byli hojni i miłosierni. Wreszcie trzecim pouczeniem dla nas, a także dla Jego duchowych córek, sióstr służebnic Maryi, jest dążenie do świętości, bo świętość to w końcu cel życia chrześcijańskiego. Świętość na co dzień, na którą składają się wierność, pracowitość, unikanie grzechu, odpowiadanie na łaskę, częste przystępowanie do sakramentów, a przede wszystkim komunia z Jezusem. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Ludwika Edwarda na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.